Cześć, nieco długi film na temat tego, a w zasadzie o pokrowcach na telefony komórkowe. Dlaczego warto nosić pokrowiec na telefon komórkowy? No, dlatego, że telefon komórkowy, jeżeli mamy w kieszeni, powiedzmy, plecaka, walizki, torby, kosmetyczki czy innej torebki, kieszeni czy czegokolwiek, gdzie mamy, powiedzmy, klucze od domu, inne twarde przedmioty, ten telefon będzie się rysował, będzie się zdrapywała na nim farba, będą zarysowania na jego metalowej obudowie, na jego wyświetlaczu. Po prostu wszędzie powstaną jakieś ubytki. Szczególnie jeśli nosimy z nim w tej samej pomieszczeniu, w tym samej kieszeni klucze od domu, czy jakieś inne klucze, nie daj Boże garażowe, które są jeszcze większe. Pokrowiec na telefon, jaki kupić? No chyba każdy sam potrafi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Albo zwykły, przezroczysty, tak zwanego brzydkiego koło i tak dalej. Albo inny pokrowiec materiałowy, taki bardziej, powiedzmy, bardziej z wyglądu wyglądający jak typowy pokrowiec, czyli bardziej chroniący telefon zarówno przed zimnem, przed uszkodzeniami mechanicznymi, czyli tutaj mimo, że jest telefon, to wiem, że się nie uszkodzi, gdyż cały pokrowiec jest amortyzowany. Jest z nim pianka, także pianka, która odprowadza wilgoć w sobie, wykonana z specjalnej włóczki, która mimo, że jakaś wilgoć by się dostała do środka, zostanie natychmiast odprowadzona. Telefon w takiej pokrowcu, czyli powiedzmy typowy, zapinany na rzepa, w środku tylko kieszonka na telefon, na pewno będzie chronił telefon bardzo dobrze przed wszelkiego typu uszkodzeniami. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcemy kupić telefon, mamy telefon fajny i nie chcemy go zniszczyć, może będziemy chcieli w przyszłości go sprzedać, albo po prostu chcemy mieć ładny telefon, powinniśmy go nosić w pokrowcu. No dlaczego pokrowiec także się przydaje? Telefon łatwo znaleźć, dodatkowo pokrowiec ma w sobie możliwość zamontowania na pasek, no ale chyba nikt nie chodzi z czymś takim, aby mieć przy pasku spodni pokrowiec, telefon. O ile nie pracuje w biznesie, powiedzmy, tak mogą chodzić osoby, które są kierowcami samochodów, czy gdzieś pracują w terenie, to wtedy jak najbardziej, do paska telefon. Natomiast takie osoby, które żyją tym normalnym rytmem i zazwyczaj noszą telefon w kieszeni kurtki i tym podobnych miejscach, no to pokrowca nie muszą koniecznie kupywać. Telefon warto mieć w pokrowcu, aby się on nie niszczył. Warto mieć w czymś takim. Dzięki wszystkim za uwagę.